Wybór właściwych studiów to jedna z najtrudniejszych decyzji w naszym życiu. Iść za głosem serca, czy raczej przychylić się do tego, co podpowiada nam rozum. A może da się połączyć przyjemne z pożytecznym i jeszcze przyszłościowym. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej przekonują, że tak. Moim zdaniem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania warto studiować przede wszystkim dlatego, że jesteśmy dość małym wydziałem, co według mnie wyróżnia nas na tle innych uczelni w Polsce. Przede wszystkim dlatego studenci mają możliwość łatwiej dostać się na różnego rodzaju programy, na przykład takie jak Erasmus lub różnego rodzaju certyfikowane kursy czy szkolenia. Poziom jest bardzo dobry moim zdaniem na naszym wydziale. Wykładowcy są wymagający, ale w razie jakichkolwiek problemów zawsze możemy liczyć na pomoc od strony wykładowców, jak i od strony władz wydziału. Powiem tak, jakby studiuję na poziomie magisterskim, czyli oznacza, że wyboru dokonałem dwa razy. No, jakby pierwszy jest nieświadomy, bo nigdy nie wiadomo, czy to jest dobry wybór, czy nie, dopiero się okaże po czasie. Ale skoro już wybrałem ją drugi raz, to musiała być najlepsza. Przyjemna atmosfera, mógłbym powiedzieć, że rodzinna. Jest naprawdę miło i sympatycznie. Oczywiście są momenty grozy, jak są zaliczenia, ale to wiadomo, każde studia tego oczekują od nas, żebyśmy zdawali je. W drugiej kwestii, wykładowcy też są genialni. Są w stanie przekazać nam wiedzę bez najmniejszego problemu. Nie musimy akurat aż tak bardzo się uczyć na własną rękę, bo wykładowcy są w stanie nam wiedzę przekazać. Z łaską w oku na pewno tak, czas studiowania. Aczkolwiek nie oddalam się daleko, ponieważ pracuję w biurze karier, więc ciągle mam kontakt z wydziałem, studentami, więc gdzieś tam życie studenckie ciągle we mnie jest. A zalety wydziału? Przede wszystkim wyjątkowa atmosfera, poziom edukacji jest bardzo wysoki. I jeszcze ważnym punktem, dlaczego wybrałam ten wydział, to był program Erasmus, w którym z łatwością można było wyjechać. A ze mną jest teraz pani dziekan Marzena Szewczuk-Stępień. Jednych absolwentów pani pożegnała, więc czas na nowych studentów. Tak, zgadza się. Mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystym rozdaniu dyplomów, a teraz lada chwila matury, czyli kolejni potencjalni nasi studenci mogą już interesować się naszą ofertą, ofertą Wydziału Ekonomii i Zarządzania. No to przybliżmy szczegóły tej oferty. Ile kierunków mamy do wyboru? Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej mamy trzy klasyczne kierunki. Są to administracja, ekonomia i zarządzanie. Są to studia na pierwszym stopniu, czyli licencjackie i studia magisterskie. To jakich nowinek możemy się spodziewać jeszcze w nowym roku akademickim? Wśród takich nowinek na pewno mamy obsługę inwestycji w gospodarce. To jest nowa specjalność na kierunku administracja na studiach licencjackich. Ale Wydział Ekonomii i Zarządzania to również oferta studiów podyplomowych. I tutaj taki nasz hit tego roku, można byłoby powiedzieć, to zarządzanie dla inżynierów. Podyplomówka, która ma na celu naszym inżynierom kończącym studia na uczelniach technicznych dodać jeszcze taką dawkę umiejętności właśnie menedżerskich i zapraszamy. Oczywiście różne inne też studia podyplomowe we współpracy z rynkiem chińskim, czy to takie dotyczące holistycznego zarządzania i samorozwojem. Oferta jest na pewno szeroka. Współpraca z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej jest dla nas ważnym elementem realizacji działań na rynku lokalnym. Zapraszamy studentów do uczestniczenia w organizowanych przez nas szkoleniach, warsztatach, czy też konkursach edukacyjnych, żeby dać im przestrzeń do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Realizujemy także autorskie programy, na przykład program praktyk letnich albo program Campus Ambassador, które dają studentom możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z elementami wiedzy praktycznej. Kompetencje, które posiadają studenci, pozwalają im na rozpoczęcie kariery zawodowej w naszej firmie już w trakcie trwania studiów albo zaraz po ich zakończeniu. Ponadto angażujemy się w inicjatywy wydziałowe, będąc partnerem strategicznym konkursu dla najlepszego absolwenta, a także aktywnie działamy w Wydziałowej Radzie Biznesu. Dawniej te roczniki były z różnych względów wyższe. W tej chwili jest to około 200 absolwentów rocznie, 150, w zależności od liczebności rocznika.
A czy trudno się z nimi rozstać? Oczywiście, że tak. Nasz wydział jest wydziałem kameralnym, w związku z tym znamy naszych studentów, staramy się poznać ich w trakcie studiów, staramy się podchodzić do nich indywidualnie. Na tym samym również zawiązują się różne relacje nauczyciel-student, które oczywiście powodują, że później przychodzą nowi studenci, no ale tych, którzy już odeszli, trochę brakuje. Te braki czasami widać na przykład u tych najbardziej zaangażowanych, którzy byli działaczami kół naukowych czy samorządu studenckiego. Zatem jeśli za 5 lat też chcielibyście w takich humorach i takich uczelnianych murach świętować zakończenie swoich studiów, to nie pozostaje Wam nic innego, jak tylko zainteresować się rekrutacją na Politechnice Opolskiej.